Dzień dobry. Dzień dobry. Zauważyłam ciekawą akcję czytania Elżbiety Małgorzaty Musierowicz. Chciałabym pożyczyć jakąś jedną książkę. Proszę bardzo, na początek proponuję Kwiat Kalafiora Małgorzaty Musierowicz. Elżbieta to cykl powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Siewierzu już po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim czytaniu Elżbiety. Przygotowania do czwartego ogólnopolskiego czytania Elżbiety odbywały się już od jakiegoś czasu w bibliotece. Pierwotnie akcja miała być zorganizowana w naszych placówkach z uczestnictwem dzieci i młodzieży z siewierskich szkół. Z powodu panującej epidemii ta akcja przeniosła się do internetu. Bibliotekarze przygotowali we własnym zakresie scenariusz jednej z książek Małgorzaty Musierowicz i dwa razy w tygodniu odbywały się w bibliotece próby mające na celu nagranie i umieszczenie nagrania na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku. Wizja, jaka pojawiła się w jej wyobraźni, przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Gabrysia z wysiłkiem stłumiła nerwowy chichot. Biblioteka po raz trzeci bierze udział w ogólnopolskim czytaniu Elżbiety. W ubiegłym roku biblioteka otrzymała wyróżnienie jako jedna z 20 bibliotek w całym kraju za ciekawy scenariusz, za ciekawe przygotowanie tego czytania. Tutaj pani Jolanta Jakubczyk przygotowała wraz z dziećmi czytanie połączone z odpowiednimi ćwiczeniami. Moja siostra Ida. Znamy się, spotkaliśmy się kiedyś na schodach. Ida powiedziała mi wtedy, że jest u ciebie na rzecz wody. W tym roku zorganizowaliśmy ponownie czytanie, tym razem jednak w innej formie, nie z udziałem uczniów ze szkół w Siewierzu, jak to było dotychczas, ale online. Zapraszamy do obejrzenia filmiku i wysłuchania fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz. A to dlaczego? Jestem milutki i będę się bawił. Ile mamy czasu do tej wywiadówki? Przygotuj się, Gaba, a ja przez ten czas pojadę do Krakowa jako konduktor. I zanim osłupiała Gabriela, zdołała wykrztusić z siebie jakiś protest, ekspres parowy wydał gruby ryk. W przyszłym roku zamierzamy ponownie przyłączyć się do tej akcji. Mamy nadzieję, że odbędzie się to już w tradycyjny sposób z uczestnictwem dzieci i młodzieży, którzy chętnie przychodzą do biblioteki i korzystają z naszych zbiorów. I odjechał w stronę kuchni z konduktorem na lokomotywie i zachwyconymi świnkami w dwóch następnych wagonach. Bardzo spodobała mi się ta książka. Chciałabym poczytać kolejne części z Elżbiety. Wiedziałam, że się spodobają. Proponuję przeczytanie całej serii. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie umieszczane są ciekawe akcje czytelnicze, w których bierzemy udział. Ostatnio wzięliśmy udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, gdzie czytaliśmy opowiadania o zwierzętach. Artur Opman, Kot w butach. Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwiuteńki. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i do śledzenia naszej strony internetowej.